20 kwietnia rusza Gravel Carp Adventure, czyli wyścig gravelowy, który z mojej perspektywy na pewno bliżej domu już nigdy nie będzie. Jest to już kolejna edycja tego wyścigu i trzeba przyznać, że na pewno miejscówka się tutaj bardzo dobrze przyjęła. Trudno się tak naprawdę dziwić, ponieważ osobiście również okolice zatoru eksploruję już od dłuższego czasu i są to wciąż dla mnie ciekawe miejsca, które wciąż odkrywam. Nawet jeśli jeżdżę w jakimś miejscu po raz kolejny, no to wciąż są dla mnie ciekawe. Jednym właśnie z takich symboli właśnie okolic jest ten stary opuszczony most kolejowy, po którym również biegnie trasa wyścigu. O przygotowaniach do samego wyścigu, o samym wyścigu, o sprzęcie zaraz opowiemy. Przygotowania do wyścigu tak naprawdę ruszyły w ubiegłym roku. Wtedy postanowiłem bardziej uaktywnić swojego przełaja, bo do takiego celu był kupiony Rondo Route X. Wtedy jeszcze mi się wydawało przy zakupie, że na tych oponkach do przełaja będę również w stanie pokonywać jakieś takie właśnie dłuższe weekendowe trasy. Takie myślenie szybko zostało zweryfikowane za sprawą kilku niespodziewanych korzeni, kamieni, które w połączeniu z prędkością i z oponami, które naprawdę dają minimalny margines na błąd, dosłownie i w przenośni wybiły mi to po prostu taką jazdę z głowy. Takie opony, wiadomo, tylko i wyłącznie są dobre na rundę. Ale oto są nowe koła, wsparte nowymi oponami. Rondo przede wszystkim jeździ w tym momencie bardzo dużo, pokonuje na nim naprawdę fajne dystanse. I co tu dużo mówić, z przełaja Rondo stało się pospolitym gravelem, ale przynajmniej z ładnym malowaniem i agresywną geometrią. Trochę zaszalałem, ponieważ nigdy nie zakładałem, że do tego roweru akurat wezmę koła karbonowe, ale właśnie te koła od koła kupiłem je na pewno swoim wyglądem. Temat ogólnie kół od koła był już poruszony u nas na kanale, ale był on poruszany z perspektywy roweru MTB. Tamte koła oczywiście się sprawdziły, a był to tylko i wyłącznie jeden z pierwszych egzemplarzy właśnie kół karbonowych tego producenta. Te już są dużo bardziej dopracowane, a na pewno wyglądają świetnie. Matowe, z matowym również wykończeniem, z matowymi napisami, których tak naprawdę nie widać. Świetnie się komponują właśnie z matowymi akcentami, które mam tutaj na ramię. Wysokość stożka to jest 35 mm, szerokość wewnętrzna nie jest jakaś przesadzona, ponieważ 21 mm. W tym momencie tak naprawdę wiele kół właśnie takich gravelowych bądź przełajowych posiada już szerokość wewnętrzną nawet 25 mm, a chcę tylko przypomnieć, że właśnie taka szerokość wewnętrzna jeszcze nie tak dawno była całkiem niezłą wartością w rowerach MTB. Koła oczywiście są lekkie, sparte na najnowszych piastach DT350 i na szprychach Sapina D-Light. Szprych w każdym kole tutaj mamy 28. Taki zestaw daje nam masę 675 gramów przód i 774, o ile dobrze pamiętam, tył. Czyli w rezultacie masa całego zestawu jest bliska 1,5 kg, nawet poniżej. To daje oczywiście kopa dodatkowego do rondziaka, daje również kopa wizualnego. Największą niewiadomą dla mnie był tak naprawdę wybór opon, ponieważ doświadczenie, jeśli chodzi o opony gravelowe, mam dosłownie zerowe. Są to moje pierwsze opony i całą swoją wiedzę opierałem tylko i wyłącznie na materiałach, jakie można było znaleźć gdzieś na necie. Odbyły się już oczywiście dwie edycje mistrzowskiej imprezy gravelowej. Tam można było znaleźć wiele informacji, zobaczyć, na czym ścigają się prosi. Tak naprawdę przypuszczam, że ściganie gravelowe to jest wciąż na tyle świeży temat, że wszyscy wciąż uczymy się po prostu tej dyscypliny. Obserwacje kierowałem je w stronę opon szybkich, opon, które bardzo szybko przejadą asfalty, szutry, jakieś bezdroża, czyli opony takie, które mają bardzo właśnie tutaj gęsty bieżnik górny,
szybki, taki, który właśnie generuje niskie opory toczenia, ale również interesowały mnie takie, które mają dobry bieżnik właśnie po bokach, bo planowałem również na tych oponach trochę skręcać. Wybór padł na Tufo Speedero, które już sama nazwa wskazuje, że muszą być szybkie i potwierdzam, faktycznie takie są. Zgodnie z założeniem, bieżnik u góry jest gęsty i bardzo szybki, ale boki są poprzecinane całą masą właśnie takich drobnych elementów, które powinny gwarantować jakąkolwiek właśnie trakcję na zakrętach bądź trawersach. Trochę już na tych oponach przejechałem, liznęły one również sporo już wczesnowiosennego albo późnozimowego błota. I co tutaj można o nich powiedzieć? Na pewno trudno odnieść inne wrażenie patrząc na nie, ale nie są to oczywiście opony na błoto. Ale jeśli już złapiemy tempo na jakimś odcinku i nie jest to przede wszystkim odcinek jazdy pod górę, no to nawet i coś takiego pokonamy. Co mi się na pewno w nich podoba, no to to, że właśnie przez to, że mają tak gęsty i niski ten bieżnik, no to opony się po prostu nie zapychają w błocie, więc nawet na błoto jest jakiś plus z tymi gumami. Ale mogę przytoczyć nawet wczorajszą swoją podróż, gdzie właśnie był odcinek mocno błotnisty, był pod górę, więc na jeden obrót korby tak naprawdę trakcji złapałem 1/10 na tym kole, więc jazda była naprawdę ryzykowna. I tylko i wyłącznie wyszukiwałem właśnie odrobinę kamieni, odrobinę jakiejś trawy, żeby właśnie taką trakcję uzyskać. Ale gravel to oczywiście nie jest rower MTB, a nawet w rowerze MTB przy wyborze opon tak naprawdę stawiam na dobre właściwości jezdne i to niekoniecznie właśnie w mokrych warunkach. Co tu dużo mówić? Trudno tak naprawdę wybrać opony uniwersalne. Ja osobiście staram się wybrać takie, które właśnie dają mi większą przewagę w suchych warunkach, ponieważ prawdopodobnie większość z Was i mało osób z własnej nieprzymuszonej woli jeździ właśnie w mokrych warunkach. Wiadomo, kiedyś takie warunki się trafią w ciągu sezonu, ale wtedy po prostu trzeba pocisnąć z większą asekuracją, a nie jeździć na oponach właśnie przygotowanych do mokrej jazdy cały sezon, że akurat trafimy na ten jeden dzień, w który je wykorzystamy. Wciąż uczę się ciśnienia w tych oponach, ponieważ tak naprawdę nie wiem jeszcze dokładnie, co daje mi perfekcyjne proporcje. W tym momencie najczęściej jest to wybór taki, że tył to jest 2,5 bara, przód 2,1. W tym momencie najlepiej mi się właśnie na takich wartościach jeździ. To daje naprawdę dobrego kopa na asfalcie, ale z kolei jeśli wjadę już w teren i to nie mówię, że wjadę w jakikolwiek teren, tylko właśnie teren taki mocno wyboisty, no to niestety czasami ciężko utrzymać kierownicę, komfort jest średni. Wtedy przydałoby się oczywiście niższe ciśnienie choćby z przodu. Ale tutaj podobnie tak jak wspominałem o tych oponach, jeśli chodzi o bieżnik, z ciśnieniem jest podobnie. To my musimy po prostu zrównoważyć, jakie to ciśnienie powinno być. Powinniśmy to dostosować pod trasy, jakie pokonujemy, bo tak naprawdę trochę głupio byłoby jechać przykładowo 80 km na niskim ciśnieniu, męczyć się mocniej, żeby przejechać tylko i wyłącznie 5 km w wyboistym terenie, ale z większym komfortem. Z innych opon, które brałem pod uwagę przy zakupie właśnie swoich pierwszych opon gravelowych, na pewno były Continentale w wersji Terra Trail oraz oczywiście Pirelli Cinturato z kolei w wersji Gravel Hard, czyli z bardzo niskim bieżnikiem, czyli dokładnie coś podobnego do tego, co mamy tutaj właśnie w tych Tufo. Przy okazji testu Rondo Root X-a sporo poświęciliśmy samemu napędowi. Mówiłem wtedy, że zastosowana tutaj koronka w korbie 42 trochę mnie przerasta i była zdecydowanie za duża. Już nawet załatwiłem sobie właśnie od Alugira, czyli sprawdzona przez nas koronka, nową 40.
Ale jak widać, ta wciąż została. Nogi trochę się przyzwyczaiły. Może więcej mięśni doszło, nie wiem. No i jeździ mi się teraz wybitnie dobrze. Co więcej, należy dodać, no to nawet kaseta, którą tutaj widzicie, czyli 1136, poszła właśnie do gravela, a w kołach przełajowych zastosowałem zupełnie nową, bardziej ciasną, 1132. W materiale chcemy też przede wszystkim wspomnieć o samym wyścigu, czyli o tym, od czego zaczęliśmy właśnie ten odcinek, czyli o Gravel Carp Adventure, imprezie gravelowej, która właśnie tutaj będzie się odbywała w okolicach Zatoru. Za organizację tej imprezy odpowiada osoba, która w świadku rowerowym jest oczywiście wszystkim doskonale znana i odpowiada za wymęczenie amatorskich zawodników i ostatnio już nawet nie tylko amatorskich, głównie na imprezach szosowych. Z tego też powodu ja osobiście rzadko startuję właśnie na imprezach, które spina jeden znak towarowy, czyli Tatra Cycling Events. Osobiście na koncie mam tylko i wyłącznie jedno właśnie takie wydarzenie, Rajd Doliną Dunajca, który niestety wspominam trochę źle, bo tam akurat trafiła się niefartowna pogoda i padało od startu do mety, a na metę przyjechałem z konkretnymi objawami już hipotermii. W Karpiu mamy do wyboru dwa dystanse, konkretnie jest to 160 km i jest to dystans Karp oraz Karpik, jest to 80 km i jest to zdecydowanie wersja dla mnie. Nie jestem długodystansowcem, na potwierdzenie mogę tylko przytoczyć statystyki z mojego poprzedniego sezonu, gdzie się okazało, że najdłuższym dystansem, jaki zrobiłem w całym roku, było 97 km. My oczywiście ze swojej strony jak najbardziej reklamujemy wyścig, ponieważ okoliczne tereny są wyjątkowo dobre na gravela, a sam fakt właśnie wystartowania w wyścigu wydaje się być ciekawym tematem. Dla osób, które niekoniecznie chcą właśnie traktować to w formie ściganckiej, no to również jest to ciekawy event, ponieważ sam fakt właśnie pokonania tutaj tej wyznaczonej trasy 80 bądź 160 km jest na pewno ciekawym doświadczeniem i fajną przygodą. Ja oczywiście mam nadzieję, że nasz materiał nie wpłynie jakoś strasznie promocyjnie na ten region, ponieważ oczywiście cenię sobie spokój na rowerze, ale oczywiście żartuję. Teren jest bardzo duży, więc przypuszczam, że wszyscy zmieścimy się tutaj bez problemu. Poza tym mamy tutaj całą masę fajnych rozlewisk, jezior, które o każdej porze roku wyglądają świetnie. Są hektary pól kukurydzy, które również, kiedybym nie jechał, wyglądają jeszcze lepiej niż miesiąc temu, jak jechałem. No i do tego oczywiście cała masa dróg, które omijają asfalty, a same asfalty również są bardzo fajne, ponieważ wąskie i bez samochodów. Jeśli ktoś z Was chce spróbować właśnie sił w wyścigu gravelowym, no to Karpik wydaje się tutaj być naprawdę bardzo dobrym starterem. Ja osobiście również nie mam pojęcia, jak się odnajdę właśnie w takim ściganiu. Pionu jest tutaj na trasie niewiele, jak na 80 km. A jazda szybka w grupie, no to na pewno nie jest moja wymarzona jazda i średnio się w czymś takim zazwyczaj odnajduję. Ale przede wszystkim ma się liczyć dobra zabawa, chcę spróbować czegoś nowego. Ale już wiem i przypuszczam, że na 100% za niedługo po prostu wrócę do ścigania MTB.